czy na osiedlu trzeciej kolonii w Knurowie grasuje pedofil. Takie podejrzenie wzbudził incydent sprzed kilku dni. W rejonie ulic Koziołka i Spacerowej nieznany mężczyzna częstował 9-letniego chłopca cukierkami. Gdy ten odmówił, mężczyzna podążył za dzieckiem. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. W okolicach naszej szkoły, ulicy Koziołka, ulicy Spacerowej, dzieci w wieku szkolnym zaczepia mężczyzna. Taką informację wysłali nauczyciele z Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1 w Knurowie do rodziców uczniów tej placówki. A wszystko to z powodu incydentu, do którego doszło niedaleko szkoły, a który to mocno zaniepokoił knurowską społeczność. Uczeń szkoły szedł z miejsca zamieszkania do placówki oświatowej. Mężczyzna go zaczepił, częstował cukierkami. Jak ten odmówił, zaczął za tym chłopcem iść. Chłopak o całym zdarzeniu opowiedział dopiero kilka dni później matce. Ta zaś natychmiast zgłosiła się na policję. Funkcjonariusze mają rysopis mężczyzny. Szczupły, wzrostu około 185 cm, w okularach słonecznych i z takim charakterystycznym tatuażem pająka na przygubie dłoni. Jakoż informacja o podejrzanym mężczyźnie dotarła do policjantów po jakimś czasie, ci dopiero teraz mogli rozpocząć dochodzenie. Jednym z pierwszych działań było ostrzeżenie szkół w rejonie zdarzenia. Uczuliśmy szkoły i rodzice, choć już pojawiają się na stronach Facebooka takie informacje dość dziwne, że ten mężczyzna się pojawił w innych rejonach. My tego nie potwierdzamy. Ale sprawdzacie każde takie zgłoszenie? Tak, dokładnie. Dlatego ta informacja, która się pojawia na Facebooku, ona jest cały czas analizowana przez funkcjonariuszy służby kryminalnej. Każdy sygnał nie jest zostawiony tak ad hoc. Dyrekcja szkół natychmiast wprowadziła odpowiednie procedury. Także dyrektor Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 1. Właściwie informacje pozyskaliśmy w poniedziałek od policjanta dzielnicowego, z którym bardzo ściśle współpracujemy. I on tutaj do nas się udał z taką informacją, że taki incydent miał miejsce w ubiegłym tygodniu, ale my o nim nie wiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się w poniedziałek, więc już w poniedziałek zredagowaliśmy taką informację dla wychowawców. Trudniej jednak było od razu dotrzeć do wszystkich rodziców uczniów podstawówki. Szkoła ma bowiem ponad 400 uczniów. Pedagodzy znaleźli jednak sposób ostrzeżenia. Więc zredagowaliśmy taką informację dla wychowawców, którzy przeprowadzili pogadanki z uczniami i to się stało już we wtorek z samego rana. Natomiast rodzicom krótszą nieco informację przesłaliśmy przez dziennik elektroniczny. To jest taka najszybsza chyba w tej chwili forma dotarcia do rodziców. Do większości rodziców informacja dotarła. Pozostali dowiedzieli się tak zwaną pocztą pantoflową i od samych dzieci. Słyszała Pani kilka dni temu? Słyszałam właśnie o tym. No, jak rodzice się teraz zachowują? No, wydaje mi się, że jest większa ostrożność. Czyli rodzice przychodzą teraz? Tak, znaczy wie pani co, tu rodzice cały czas przychodzą po dzieci. Rzadko się zdarza, żeby ktoś nie odbierał dzieci samych. A no. Czujecie jakiś niepokój jednak o maluchy? No, na pewno. Zawsze to jest związane z jakimś niebezpieczeństwem, tak? Jeżeli coś takiego zaistniało, no to niestety. Zawsze jest jakaś obawa, że coś się może stać. Knurowscy policjanci zastanawiają się, czy mężczyzna nie jest recydywistą. Sprawdzają więc tych, którzy ostatnio wyszli na wolność. Proszą też o pomoc wszystkich, którzy cokolwiek wiedzą na temat mężczyzny z tatuażem w kształcie pająka na dłoni.